Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Maciej Stawowski. Jestem specjalistą do spraw rozwiązań dla przemysłu w firmie Arkans Systems. Jest ze mną dzisiaj kolega Michał Borowski i wspólnie chcielibyśmy przedstawić Państwu, zaprosić Państwa na krótką prezentację poświęconą zarządzaniu danymi i cyklem życia produktów, być może w Państwa firmie. Pewnie nie pomylę się, jeżeli powiem, że część z Państwa posiada już pewne systemy wdrożone do zarządzania dokumentacją, do zarządzania danymi. Pewnie część z Państwa ma ustandaryzowane procesy. Natomiast spróbujemy pokazać kilka rozwiązań, kilka może produktów, które pozwolą w naszej ocenie jeszcze lepiej wykorzystać dane. Porozmawiamy sobie o rozwiązaniach Fusion 360 Manage, do niedawna znanym jako Fusion Lifecycle. Porozmawiamy o rozwiązaniu Vault PLM, który jest tak naprawdę połączeniem Fusion 360 Manage i systemem typu PDM Vault. Pokażemy kilka naszych rozwiązań, między innymi Vault Publisher do automatycznego generowania różnych formatów plików niezbędnych do uruchomienia produkcji, na przykład stepów, PDF-ów, które jednak często muszą być generowane, a powodują konieczność takiego schematycznego, powtarzalnego klikania i utratę czasu. Pokażemy rozwiązanie integrujące całe środowisko konstrukcyjne z systemem ERP i porozmawiamy troszkę o nowym na rynku rozwiązaniu pod marką Autodesku, mianowicie o takim kompleksowym systemie PDM i PLM, jakim jest AppChain. Zapraszam na prezentację. Kilka słów o nas, dla tych, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji się spotkać. Oboje z Michałem pracujemy w firmie Arkans Systems. Mamy oddziały w wielu miastach polskich. Ja pracuję w Łodzi, Michał pracuje w Warszawie, natomiast mamy jeszcze biura w Krakowie, w Tychach, w Szczecinie. Także w wielu miastach można nas spotkać, ale też oczywiście spotykamy się z Wami w Waszych siedzibach, czy też ostatnio coraz częściej zdalnie, wirtualnie. Jako Arkans Systems jesteśmy w grupie Arkans z wieloma innymi firmami w szeregach. Tak naprawdę jako firma międzynarodowa globalnie działamy w wielu krajach Europy. Oprócz Polski, na południu są to Czechy, Węgry, Słowacja. Jeżeli pojedziemy na zachód, to kraje Beneluxu, Belgia, Holandia, Francja, ale również na północy Litwa, Finlandia. To są obszary naszych działań. I nowe akwizycje jeszcze ten obszar poszerzają. Także mamy międzynarodowy kapitał wiedzy, umiejętności, którymi naprawdę na co dzień się wymieniamy. A codziennie wspieramy Was szkoleniami, wdrażamy systemy, doradzamy, konsultujemy projekty, czy też szyjemy rozwiązania typowo na miarę w postaci różnych dodatków, aplikacji dedykowanych na specjalne Wasze zgłoszone nietypowe problemy i potrzeby. Przechodząc do sedna dzisiejszej prezentacji, do meritum. Tak jak powiedziałem, być może część z Was ma już wdrożone systemy PDM, Product Data Management, narzędzia do zarządzania plikami. Natomiast możemy pójść o krok dalej. Do systemu PLM, Product Lifecycle Management, czyli do rozwiązania do zarządzania całym cyklem życia produktu,
od koncepcji, przez projektowanie, produkcję, aż po serwis i wycofanie produktu z obiegu. PLM jest tak naprawdę traktowany jako cała strategia firmowa łączenia pracowników, łączenia procesów, danych w trakcie trwania całego cyklu życia produktu, a wszystko to ustandaryzowane, przechowywane, organizowane w jednym centralnym źródle informacji. Volt zarządza naszymi danymi, natomiast macie pewnie szereg procesów w firmie zachodzących, procesy dotyczące wprowadzania zmian, procesy dotyczące kontroli jakości, procesy przekładania nowych pomysłów na kartkę papieru, czy później na już rzeczywisty fizyczny produkt. Pewnie możecie sobie nie zdawać z tego sprawy, ale już taki jakiś zaczątek PLM-u na pewno u Was jest. Pewnie w niesformalizowany sposób, pewnie w trochę mniej scyfryzowany sposób. Pytanie, czy może być lepszy, czy może być bardziej sformalizowany, scyfryzowany, czy zarządzanie procesami, kontrola procesów, wprowadzanie nowych procesów może być łatwiejsze. No, odpowiedzią jest jak najbardziej system PLM. I tutaj nie wskazuję jeszcze na konkretny produkt. System PLM kontrolujący procesy od koncepcji, od sprzedaży, ofertowania, przez projektowanie, przez przygotowanie technologii, przez wydanie na produkcję, czy ostatecznie powrót produktów na serwis, czy ich wycofanie z obiegu. Rozwiązanie PLM łączące systemy CRM, ale też środowisko typowo kadowskie, techniczne, demowe, razem z systemami ogólnobiznesowymi, wewnątrzbiznesowymi, ERP, MRP, systemy do planowania wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, systemy typu MES. To wszystko jest w stanie spiąć rozwiązanie PLM. Dlaczego te procesy są takie ważne? Dlaczego zarządzanie procesami jest ważne? Kiedy mamy to uporządkowane, kiedy to kontrolujemy, wszystko jest udokumentowane, ustandaryzowane w jednym centralnym miejscu, zapewnia współpracę między różnymi oddziałami firmy, między systemami biznesowymi. Prawdopodobnie ta współpraca u Was już istnieje, ale pewnie można się doszukiwać tam wąskich gardeł, które powstają w wyniku wdrażania jakichś procesów ręcznych, niepełnej automatyzacji, niepełnego ustandaryzowania tych procesów. Są prostsze sposoby na taką realizację, które jakby uwolnią troszkę Waszego czasu, pomogą Wam dodać więcej wartości do Waszych produktów, jeżeli zaoszczędzicie czas na takich ręcznych procesach. Możecie mieć całe ścieżki kontroli jakości, ścieżki od zgłoszenia problemu po realizację zmiany, po wprowadzanie korekt do list materiałowych, po kontakt z dostawcami, zlecanie zadań, przegląd portfolio produktu. Naprawdę możliwości są szerokie. Jest dużo takich konfigurowalnych szablonów, które pomogą Wam przełożyć Wasze fizycznie zachodzące procesy na tą, powiedzmy, cyfrową ścieżkę i w sposób sprawny to kontrolować. Takie typowe, powiedzmy, procesy out of the box, implementowane w rozwiązaniu deskowym, wprowadzenie nowego produktu, często spotykane pod nazwą NPI, New Product Introduction, zarządzanie listami materiałowymi, kontrola BOM-ów na każdym etapie,
przegląd BOM-ów sprzed tygodnia, z dzisiaj, ale i planowanie BOM-ów na przyszły tydzień, współpraca z łańcuchem dostaw, sprawdzanie, raportowanie, który dostawca nie opóźnia się z dostarczaniem produktów, który jest najlepszy, jak wypada stosunek ceny do jakości, standaryzowanie procesów zarządzania zmianą, często spotykane pod nazwą Engineering Change Order, ale też kontrola jakości, taka prosta, która wychodzi ze zlecenia zmiany, ale też całe procesy zwrócenia towaru czy jakiejś prewencji w produkcji. Także takie procesy mamy out of the box, natomiast jest wiele różnych szablonów, które pozwolą zaimplementować wasze i jakby zrealizować wasze potrzeby w zakresie standaryzacji procesów. W wykonaniu Autodesku platformą PLM-ową jest Fusion 360 Manage, do niedawna znany pod nazwą Fusion Lifecycle. Jest to platforma chmurowa, więc nie wymaga takiej infrastruktury wewnętrznej, serwerowej, drogiej w utrzymaniu. Zapewnia dostęp online z każdego miejsca na świecie, czy to z biura, czy z domu, przecież coraz częściej pracujemy zdalnie, czy z podróży, czy z terenu. Ma wiele różnych modułów wspomnianych wcześniej, zarządzanie bonami, jakością, całym portfolio produktów, a w połączeniu z, tak jak powiedziałem, pewnie już u niektórych Państwa wdrożonym Voltem, tworzy rozwiązanie Volt PLM. Volt PDM-owy, lokalny i platforma chmurowa Fusion Manage. Wszystkie dane o produkcie znajdują się w jednej lokalizacji. Mamy szybki rozwój produktu, szybki rozwój procesów biznesowych przez ustandaryzowanie tej ścieżki, kontrolę ścieżki, jej pełną definicję i lepsze wykorzystanie istniejących i tak już danych. Rozumiem przez to możliwość użycia danych przez inne działy w firmie, raporty automatyczne z tych danych, czy monitorowanie danych w czasie rzeczywistym. Projekty, dane, procesy, raporty. Fusion Lifecycle jest w stanie kontrolować rysunki, modele, BOM-y. Pozwala na dostęp do danych najnowszych, aktualnych w czasie rzeczywistym, śledzić zmiany w dzienniku zmian, zatwierdzać rewizje, przypisywać osoby do zadań, kontrolować procesy wcześniej zdefiniowane, monitorować wykonywanie i terminowość zadań, obowiązków, podejmować decyzje, czy automatyzować dostarczanie raportów, które mogą na przykład sygnalizować planowane, znaczy nieplanowane wystąpienie opóźnień w dostawie części, w produkcji czy w projektowaniu. Wszystko działa w chmurze, tak jak powiedziałem, żadnych nie ma pakietów instalacyjnych u użytkownika, wszystko jest z dostępu przeglądarkowego, to zapewnia aktualność oprogramowania. Przez to, że mamy dostęp online, możemy się dostać z każdego miejsca na świecie. Mamy nowoczesny interfejs, który naprawdę pozwala się odnaleźć użytkownikom, więc nie wymagane są jakieś długotrwałe, tygodniowe szkolenia z obsługi. Całość może zostać rozszerzona o dodatkowe szablony procesów przez zintegrowane narzędzia konfiguracyjne, ale też darmowe szablony bez kodowania, bez programowania. Krótko o tych standardowych funkcjonalnościach.
NPI, New Product Introduction, wprowadzenie nowego produktu na rynek. No tak naprawdę zawsze to robimy, tylko w nieustandaryzowany sposób, tak? Przecież zawsze gdzieś jest początek tej koncepcji, często na jakimś zebraniu czy w głowie pracownika, no to warto przełożyć taką ścieżkę dostarczania produktu na szablon, żeby zawsze wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, gdzie pójść dalej, jeżeli już zakończyliśmy jakiś etap, monitorować postęp, a wszystko po to, żeby dostarczyć nowy produkt na rynek zgodnie z założonym harmonogramem czasowym i zgodnie z założonym budżetem. Zarządzanie zestawieniami, BOM, Bill of Materials, zarządzanie zestawieniami komponentów. Tak naprawdę wychodzimy od tego, co jest tworzone w CAD-zie. To jest podstawa. To może być przetwarzane w Wolcie. Natomiast rozszerzamy wykorzystanie tego BOM-u w PLM-ie. Śledzimy dokładnie, jak wyglądały BOM-y w danym dniu, jak wyglądały wczoraj, dzisiaj, jak będą wyglądały zlecenia produkcyjne jutro, pojutrze. Sprawdzamy, czy każde elementy zostały wyprodukowane i dostarczone na czas. Sprawdzamy niezgodności, czy przypisujemy dostawców części do konkretnych pozycji w BOM-ie. Wszystko to w jednej centralnej lokalizacji, zawsze aktualne. Współpraca z łańcuchem dostaw. Jesteśmy w stanie ominąć konieczność poszukiwania dostawcy, przeszukiwania całej historii korespondencji w poczcie e-mail. Mamy całą listę dostawców w jednej centralnej lokalizacji. Jesteśmy w stanie podpinać konkretnych dostawców do konkretnych pozycji w listach materiałowych, żeby zapewnić przestrzeganie zgodności, ale także tworzyć jakąś interakcję z tym dostawcą. A wszystko to po to, żeby szybko realizować oferty, szybko realizować sprawnie zaopatrzenie i zarządzać generalnie kontaktami z dostawcami. Zarządzanie zmianą, podpisywanie, zatwierdzanie, ale w bardziej sformalizowany sposób, z jakimś przepływem pracy. Zlecanie zmiany, engineering change order. Myślę, że część z nas spotkała się z takim terminem. Powodem zlecenia zmian, powodów może być wiele. Jakieś nowe ustalenia z klientem, brak materiału, niepoprawna technologia, niemożliwa do wykonania. To może być ustandaryzowane, a nie na zasadzie wysłania maila czy nawet ustnego przekazania wytycznych, bo taka forma wtedy ginie, nie jest zapisywana w historii, to staje się mało przejrzyste, może nie być dopilnowane. A mając szablon, według którego idziemy z procesem, unikamy wąskich gardeł, mamy zawsze informacje na wyciągnięcie ręki. I powtarzam, wszystko jest zatwierdzane, wszystko jest kontrolowane w jednym środowisku. Może jeszcze zarządzanie jakością. Jednak jest bezpośrednio powiązane ze zmianą, ze zleceniem zmian. Natomiast możemy tutaj wplatać procesy bardziej zaawansowane, typowe dla działów kontroli jakości, niemożliwe do zrealizowania w samym Wolcie. Wszystko może odbywać się w zamkniętej pętli. Możemy mieć całą ścieżkę audytu i monitorowania jakości, a wszystko po to, żeby zapewnić solidną markę, zapobiegać problemom z jakością i ewentualnie szybko na nie reagować. Najważniejsze, kluczowe punkty, kluczowe korzyści z wdrożenia PLM-a. Szybkie dostarczenie produktu na rynek, ustandaryzowane procesy biznesowe, pełna transparentność, kontrola procesów zmian, kontrola procesów zarządzania jakością,
współpraca z łańcuchem dostaw. No i zwiększona współpraca między działami i automatyzacja przepływu pracy. Idąc dalej, a może troszkę równolegle, opowiem troszkę o naszym rozwiązaniu dedykowanym Arkans Business Connect. Oczywiście możemy PLM-a integrować z systemem ERP, natomiast co jeżeli nie jesteśmy jeszcze gotowi na wdrożenie pełnego systemu klasy PLM, a mamy system Vault, projektanci codziennie pracują w inwentorze, a jest też wdrożony system ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. No, to powoduje problemy niespójności danych w systemach CAD, PDM i ERP. Mamy ograniczoną kontrolę nad wyrobem przez to, że on musi współistnieć w tych dwóch systemach. To rodzi problemy z zarządzaniem i planowaniem produkcji, a przez to wydłuża się czas realizacji. Przez to, że musimy się posiłkować formatami pośrednimi komunikacji między Voltem a ERP-em, tworzyć jakieś dodatkowe Excele, wysyłać maile, przekazywać PDF-y, jakieś foldery udostępnione. I my wychodzimy naprzeciw temu braku synchronizacji danych z rozwiązaniem Arkans Business Connect, rozwiązaniem integrującym środowisko CAD, PDM z ERP. Dostarczamy mechanizm wymiany informacji pomiędzy ERP-em, inwentorem i Voltem. Może być to dowolny system ERP oparty na bazie danych, czy to jest Dynamics, czy Impulse, czy IFS. Dla nas to nie ma większego znaczenia, jeżeli po waszej stronie jest osoba, która jakby jest w stanie troszkę tych danych z systemu ERP udostępnić. W ten sposób jesteśmy w stanie zautomatyzować procesy nadawania indeksów materiałowych, towarowych, bez wychodzenia z przyjaznego dla konstruktora środowiska Inventor czy Vault. Eksportować zestawienia materiałowe bezpośrednio do systemu ERP. Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy konstruktora w jednej z firm. Tak naprawdę rozwiązanie ma w pełni otwartą funkcjonalność, więc zobaczycie wycinek przykładowej realizacji. Zaczynamy od znanego, przyjaznego dla konstruktora środowiska Inventor. Tutaj codziennie pracuje, tu projektuje wyroby, produkty oparte o modele 3D, sparametryzowane. Natomiast jeszcze nie opisane kompletnym zestawem informacji, bo sam ładny model 3D jednak w późniejszych etapach produkcyjnych, czy planowania technologii, czy serwisu nie wystarcza. Produkt musi być opisany szeregiem danych, które potrafią łatwo go zidentyfikować na każdym etapie procesu. I zapewniamy taki interfejs użytkownika, który część danych pobiera automatycznie, część pozwala wpisać ręcznie, ale z jakimś ograniczeniem. W tym przypadku chociażby sam generuje opisy w różnych językach. Jeżeli firma pracuje z kontrahentami zagranicznymi, produkuje urządzenia, maszyny na eksport, wtedy dokumentacja musi być często tłumaczona na różne języki, ale też mamy pobranie wymiarów automatyczne i wrzucenie ich do opisu, nadanie jakiejś wstępnej technologii, zdefiniowanie, czy jest konieczna obróbka mechaniczna, czy nie, wprowadzenie jakichś uwag konstruktora. Interfejs jest otwarty i tak naprawdę z każdym wdrożeniem się zmienia, a można powiedzieć, że jest budowany na nowo. Podczas takiej analizy przedwdrożeniowej ustalamy, jak ten interfejs nadawania kompletu właściwości do modelu 3D ma wyglądać.
Przechodząc dalej, mamy zakładkę, która pozwala bez wychodzenia z przyjaznego natywnego interfejsu CAD-owskiego spojrzeć do systemu ERP. Przejrzeć kategorie wyrobów, znaleźć być może podobne produkty, po to, żeby na podstawie wcześniej nadanych właściwości nadać indeks produktu, indeks towarowy, czyli unikalny numer, po którym identyfikujemy wyrób. Ten wyrób będzie z czegoś wykonany, z danego materiału. Czy my możemy wpisać po prostu stal? No, nie jest to jednoznaczne. Dlatego wielu naszych klientów buduje całą bazę indeksów w systemie ERP, bazą indeksów materiałowych. Na przykład blacha nierdzewna, arkusz blachy o takich wymiarach, szlifowany bądź nie, z odpowiednim atestem. I tu już konstruktor najlepiej wie, czego szukać. Natomiast zobaczcie, że znowu, nie wychodząc z inwentora, przeszukuje całą bazę ERP po materiałach. Uwaga, jest w stanie skontrolować stany magazynowe tego materiału i szybko reagować. Jeżeli materiału brakuje, przypisze inny o podobnych parametrach wytrzymałościowych. Tu już konstruktor najlepiej wie, ale zobaczcie, jakie to daje możliwości. Nie musi prosić o indeks, nie musi wchodzić do systemu ERP, żeby ten indeks sprawdzić czy nadać. I jeszcze jeden przykład funkcjonalności. To eksport list materiałowych bezpośrednio dla środowiska Inventor czy Vault do systemu ERP. Bez żadnych formatów pośrednich, bez generowania Exceli, bez generowania XML-i, PDF-ów. To jest dwukierunkowa synchronizacja, która odbywa się w tle i jakby my tej komunikacji nie jesteśmy nijak ją jako użytkownicy obciążeni. Oczywiście ten DOM może być odpowiednio wcześniej zwalidowany, zweryfikowany, czy jest pełny, czy wszystkie kolumny są poprawnie wypełnione, po to, żeby ostatecznie pojawić się jako odpowiednia pozycja w systemie ERP, pozycja opisana indeksem. Eksport może dziać się automatycznie na zmianie stanu, czyli jeżeli wypuszczamy model 3D wraz z częściami, komponentami, to ten eksport może dziać się automatycznie, może być też wywoływany ręcznie, z jakimś takim raportem użytkownika, czy wszystko się powiodło, aby ostatecznie pojawić się w systemie ERP, skąd jest planowana produkcja. Tak jak powiedziałem, funkcjonalność integracji jest otwarta, natomiast bazujemy na automatycznej synchronizacji danych, bazujemy na tworzeniu nowych indeksów, wykorzystaniu istniejących indeksów materiałowych, produktowych, bazujemy na eksporcie bezpośrednim list materiałowych do systemu ERP, ale możemy dorzucać jeszcze jakieś generatory plików, możemy dorzucać podgląd dokumentacji z systemu ERP. No, korzyści myślę, że się klarują, natomiast na pewno możemy mówić o poprawie współpracy między inżynierem a innymi zespołami, działem zakupów, działem logistycznym, magazynowym, działem planowania technologii. Zapobiegamy podwójnemu wprowadzaniu danych, przez co mamy tylko jedną wersję i jedną prawdziwą i poprawną wersję danych. To skutkuje mniejszą ilością błędów, mniejszą ilością traconego czasu. Mamy BOM dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób. No i nie krąży po firmie tyle różnych arkuszy Excel z danymi. To może być wspomagane innymi rozwiązaniami. Wspomnę jeszcze na koniec mojej części prezentacji o rozwiązaniu Arkans Vault Publisher. Rozwiązanie, które jest tak naprawdę, można powiedzieć w uproszczeniu, automatycznym generatorem plików, eksporterem, generatorem, który działa jako dodatek do Volta. Wiemy przecież, że to nam pochłania bardzo duże ilości czasu.
żeby wejść w plik, zapisać jako PDF, zapisać jako DWG, przekonwertować z IDW do DWG, wygenerować stepy, SATy, wygenerować DXF-y z rozwinięcia blachy, wygenerować może jakieś rastry, obrazy, bitmapy, być może też wygenerować PDF-y z plików Word, czy zebrać wszystkie pliki projektu z Volta, żeby wydać na dysk dla użycia przez inne działy technologii czy produkcji. No to wszystko jesteśmy w stanie zautomatyzować. Naprawdę. Szkoda na to czasu konstruktora. Lepiej, żebyśmy zaoszczędzili go na projektowanie bardziej innowacyjnych produktów. A przykładowe moduły Volt Publishera to tworzenie plików PDF z rysunków DWG, tworzenie plików PDF z inwentorowych IDW, tworzenie DXF-ów z rozwinięcia, automatyczne, a być może też generowanie tego rozwinięcia, a być może też wrzucanie tam jakiegoś gravelu do przejazdu laserem, na przykład numeru części, a być może wrzucanie tam też linii gięcia, które pozwolą delikatnie wytrasować linię gięcia na trasę krawędziową dla wygody operatora. Generowanie plików uniwersalnych formatów wymiany kadowskiej, czyli SATy, stepy, IJS-y, wszystko to, co musimy na potrzeby wymiany danych z kontrahentami generować. Konwersja rysunków IDW do DWG. Ostatnio też jedno z naszych wdrożeń było oparte o potrzebę generowania PDF-ów z plików Word. Przez to, że tych licencji naprawdę wtedy byłoby potrzebnych 100-200 do przeglądania plików .doc, .docx, a my realizujemy automatyczne generowanie PDF-ów. Pliki oczywiście mogą być przypięte jako załączniki, są widoczne w Volcie, mogą być wydawane lokalnie, mogą być odpowiednio nazywane jakimś schematem numerowania. Całość jest oparta o prostą konfigurację, w której pomagamy i w której wspieramy. Jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli czujecie, że tracicie czas na eksportowanie, generowanie dodatkowych formatów plików, wrócę jeszcze do rozwiązania integracyjnego. Jeżeli macie wdrożonego system, macie wdrożony system ERP albo planujecie wdrożyć, zastanówcie się nad spięciem go z inwentorem, z Voltem. Zastanówcie się, czy nie tracicie czasu na generowanie nowych indeksów, poruszanie się konstruktorów po systemie ERP, który jakby nie jest ich domeną, czy wymianę BOM-ów. Jeżeli tak, dajcie znać. Ja nazywam się Maciej Stawowski, pracuję w firmie Arkans Systems. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do współpracy, do kontaktu i zachęcam do wysłuchania dalszej części prezentacji. Michał Borowski opowie Wam o też bardzo ciekawym rozwiązaniu AppChain, kompleksowym PLM-ie, PDM-ie. Michał, oddaję głos. Okej, Maćku, dziękuję. Jeszcze będę miał, Maciek, pytanie z opcją udostępnienia ekranu. Czy mógłbyś przez to udostępniać swój ekran wtedy? Dobra, super. Okej. Jeśli chodzi o część prezentacji, którą ja będę chciał Państwu przedstawić, jest to troszkę alternatywa do obecnych rozwiązań, które Autodesk posiada w portfolio. Chmurowa platforma AppChain jest narzędziem, o którym wspominałem na samym początku. Jest to prosty, integralny, chmurowy system łączący zalety systemów do zarządzania dokumentacją oraz do zarządzania cyklem życia produktu. Bazując na obecnych wyzwaniach obecnego świata związanych z globalizacją, z problemami z dostarczalnością procesów, z problemami z udostępnieniem danych na zewnątrz, z elementami pewnych automatyzacji, jak również utrudnienia współpracy międzydziałowej oraz współpracy na zewnątrz. I jak również obecne wyzwania takie główne, no to też problemy z łańcuchem dostaw, czyli trudność zdefiniowania, przypisania konkretnego elementu do zlecenia w kooperacji na zewnątrz. Obecne i aktualne systemy no, wiedzą o tym, że posiadają pewne braki.
nowe rozwiązania są bardziej otwarte na innowacyjne podejście, łatwiej jest je wdrożyć na nowo, niż rozbudowywać przestarzały system. W przypadku blockchaina, chmura platforma jest stosunkowo nowym rozwiązaniem i wszystkie te aspekty tworzenia, wytwarzania, serwisowania i generowania plików, jak również list dialogowych, odbywa się bezpośrednio z aplikacji CAD-owskich. Mamy oczywiście dostęp do ustandaryzowanych procesów i narzędzi, które są wbudowane w tą platformę. No i oczywiście razem ze współpracą z partnerem technologicznym można taką kustomizację za pomocą odpowiednich tenantów chmurowych wykonać. I oczywiście to zakupione oprogramowanie jest wdrażane z głównych baz zewnętrznych, czyli nie jakby tak jak po stronie Volta, no musieliśmy zadbać jednak o infrastrukturę, o wygenerowanie licencji, o zdefiniowanie serwera, jego backupów i tak dalej, to tutaj ten software jest po prostu rozwiązaniem software as a service, czyli otrzymujemy tak naprawdę serwis i dostęp w danym momencie do tej funkcji, która jest nam potrzebna. Tak jak wiemy, te firmy, które no nie wprowadzają zmian, stoją w miejscu lub nawet się cofają, czyli wykorzystywanie przestarzałych systemów niezintegrowanych na zewnątrz lub nawet niezintegrowanych z innymi działami, no powoduje ogromne straty czasowe i kosztowe. Tutaj dobrym przykładem jest zdefiniowanie jakby takiego czasu sumarycznego, czyli 2 miesiące na rok. To jest czas średnio zmarnowany przez inżynierów poszukujących odpowiednich danych produktu lub próbujących użyć elementy, które tak naprawdę są elementami, nie wiem, przestarzałej rewizji. W narzędziach takich jak Volt mamy copy design, tak samo tutaj w AppChainie jest narzędzie do przyspieszenia kopiowania zależności między rysunkami i modelami CAD-owskimi. Ta ilość systemów obecnie, która jest używana, jest zazwyczaj duża, no wynika to z tego, że każdy dodatkowy moduł w każdym kolejnym dziale no, wymaga wdrożenia lub użycia integracji firm trzecich. Przy bardziej innowacyjnym podejściu, w szczególności już przy firmach troszkę młodszych, czyli takich, które no, tych systemów bardzo dużo nie potworzyło, no jest otwarta ścieżka tutaj do wdrożenia troszkę lżejszego systemu, który no, wydaje się, że w implementacji dla docelowych klientów Autodesku i nie tylko będzie łatwiejszy. No i tak jak też te dane pokazują, no ta ilość jakby niespełnionych celów kosztowych oraz niedotrzymanie terminów jest po prostu bolączką no, wszystkich firm tak naprawdę. Ciężko jest tutaj podać jakieś przykłady, w której byłoby idealnie. No każda firma ma na pewno coś do poprawienia. I czy nasz system to poprawi, czy nie, no to już jest kwestia odpowiedniej konfiguracji i dobrej wiary gdzieś przy wdrożeniu, że wdrażamy coś i idziemy wspólnie osiągnąć jakiś wyższy cel. Czy w przypadku tej wymiany zespołowej, tych informacji, obecnie w systemach mamy tą wymianę danych? No jakby prywatnie nauczyliśmy się korzystać z różnych rozwiązań firm dużych korporacji, no i wiemy, że no, ta wymiana między dyskami chmurowymi działa bardzo fajnie, że poczty elektroniczne działają bardzo fajnie, że te rozwiązania dużych producentów są spójne. No tutaj w inżynierii jesteśmy trochę krok wstecz, widzimy o tym, że przy rozproszonych zespołach no nie mamy do końca pewnej informacji, kto na jakim pliku pracuje, kto jest odpowiedzialny za dany plik, czy mamy wysłać maila, czy mamy zrobić zapytanie o zmianę w danym projekcie, no i kiedy to zostało przetworzone. Tak? Systemy, którymi my się zajmujemy, które wdrażamy, no starają się taką informację jak najbardziej przechowywać w jednym i spójnym miejscu. Czy to ma wpływ na biznes? Oczywiście, że ma, bo tutaj w przypadku niespełnienia NPI, współczynników takich kluczowych dla weryfikacji, to niedotrzymanie terminów czy rozciągnięcie się budżetu lub zmniejszenie jakichś celów jakościowych no ewidentnie negatywnie wpływa na przełożenie się na biznes, czyli po prostu na samo zarabianie na produktach i szybkość dostarczalności takich elementów na rynek. W temacie danych tutaj około 33% no śmiało stwierdza, że pliki są w różnych repozytoriach, na dyskach sieciowych, częściowo na dyskach chmurowych, niektórzy mają jakiś system PDM no i każdy po prostu przechowuje to w różnym miejscu. No i jakby celem naszym jest wdrażanie systemów, które zaczynają się od konstrukcji, technologii, podziały utrzymania, jakości, nawet ofertowania, czyli staramy się, by nasz system za pomocą odpowiedniego rozwiązania miał odpowiednio dobrany poziom uprawnień do konkretnej danej lokalizacji w systemie. No i oczywiście oprócz tego, że dane, no to my też jednak jako osoby pracujące na co dzień w tych rozwiązaniach, no borykamy się z tym problemem ze współpracą, czyli
jeśli te dane przechowywane są w repozytorium, na przykład do którego nie mamy VPN, no okazuje się, że mamy pewien problem z dostępem do takiej informacji. Tak samo pliki synchronizowane na żądanie, nie zawsze no te konektory do dysków synchronizują nam dane w trybie odpowiednim. No i kolejna sprawa, że takie dyski typu Box czy Google Drive no nie są stworzone dla inżynierów, one nie znają tych relacji pomiędzy plikami inwentora części a zespołami, więc te relacje no są troszkę bardziej złożone, więc musimy stosować rozwiązania takie, które widzą te połączenia między zespołem, rysunkiem, częścią, a elementami itemów, które są tworzone. W przypadku procesów, my tutaj też jakby dotykamy, bo to jest jakby integralny element wdrożenia, no to opisanie odpowiednio cyklów rewizjonowania czy schematów zwalniania danych na produkcję, więc tutaj cały change management, konfiguracja list materiałowych i zarządzanie danymi w projekcie oraz raportowanie i te relacje pomiędzy plikami w naszym zakresie tych rozwiązań chmurowych jest. I czy mamy coś, czy ten upchain jest faktycznie takim rozwiązaniem czy platformą, która faktycznie wprowadza jakąś rewolucję? No tutaj z tych podstawowych funkcji, które otrzymujemy, no to dostęp z każdego miejsca, więc nie musimy ustawiać zabezpieczeń protokołów SSL, gdzieś wykupywać domen, czy robić połączeń VPN-owych, mamy to po prostu jako rozwiązanie gotowe z pudełka. Większość funkcjonalnych projektów i elementów jest stworzonych w metodyce agile'owej, czyli zwinne i takie no, łatwe w konfigurowanie, optymalizowanie procesów. Więc porównując Volta, no Volt nie za bardzo możemy ICO zmienić. W przypadku upchaina stosujemy po prostu takie bloki gotowe i tworzymy sobie własny, niezależny system engineering change order do wprowadzania czy żądania omówienia jakiejś zmiany w projekcie. I to oczywiście przekłada się nam i redukuje nam koszty i czas takiego wdrożenia. Jako upchain na dzień dzisiejszy no widzimy, że to jest platforma, która jest rozwijana przez Autodesk, ale to jest dopiero początek, czyli patrząc na upchain było to rozwiązanie dedykowane dla różnych firm, też zewnętrznie, za chwilkę powiem o tych konektorach. No, w przypadku upchaina większość takich podstawowych funkcji jest, no i niektóre są naprawdę bardzo ciekawe, zarządzanie zmianą wygląda naprawdę imponująco, dostęp do danych takich przeglądarkowych w modeli 3D również jest bardzo podobny jak w Volcie, czyli Volt działa na Forge'u, w tle na Autodesk Viewerze, upchain ma swoje rozwiązanie również do przeglądania tych dokumentów przez przeglądarkę. I tak jak w przypadku Volta mamy job procesor w tle, to tutaj upchain ma po prostu swoje serwisy, które za każdym razem dbają nam o aktualizację rysunków PDF czy plików wizualizacji. No i ta współpraca oczywiście, ta komplementarność tego produktu oznacza, że dotykamy jakby większą ilość działów z racji tego, że interfejs jest przyjazny, nie musimy tutaj instalować nic ciężkich softów po stronie klientów, tak naprawdę dostęp webowy w zupełności wystarcza na zarządzanie takimi rozwiązaniami. No i czy to się przekłada na jakąś efektywność działów inżynierii? No to oczywiście, że tak, bo mamy gotowe wtyczki, bezpośrednio z inwentora pracujemy na danych częściowo zsynchronizowanych z upchainem. No mamy możliwość tutaj kontrolowania zmiany pierwszego poziomu i drugiego poziomu. Mamy listy materiałowe, nawet szersze, bazujemy tutaj na elementach elektrycznych, mechanicznych, więc uzupełniamy te informacje i one też są widoczne w wstążce inwentora. Oczywiście nie replikujemy tych danych, więc to jest jedno repozytorium, nie musimy tworzyć tutaj dodatkowego magazynu plików czy replikować sobie środowiska SQL. Ten dostęp jest jakby skonfigurowany z lokalizacji chmur publicznych i dostarczany już bezpośrednio przez obsługiwane przeglądarki. Przejdę troszkę dalej, ponieważ strasznie czas nam gdzieś umknął. Powiem jeszcze o tym, do jakich rozwiązań i do czego jest dedykowany upchain. Na dziś dzień rozwiązania po stronie Autodesku to podstawowe aplikacje typu AutoCAD, Inventor i Electrical. Narzędzia, w których upchain jest po prostu systemowo zintegrowane, to jest Altium i Onshape, czyli jeśli Państwo spotkali się z tym rozwiązaniem firmy PTC, to wiecie o tym, że no, to rozwiązanie było od początku, czyli całe modelowanie, tworzenie elementów 3D w Onshape odbywa się po prostu zawsze przez przeglądarkę. No i ta część jakby taka najlepsza, ta dokumentacyjna została jakby przeniesiona i możemy jej również używać przy integracji produktów autodeskowych. Więc narzędzie jest bardziej dedykowane dla firm, które borykają się z wyzwaniem posiadania różnych rozwiązań CAD-owych oraz no raczej nie mają na dzień dzisiejszy
wdrożonego Volta, czyli jeśli klient posiada no Basica, no to łatwo będzie nam to przenieść do systemów chmurowych, ale jeśli jesteśmy w profesjonalu, no to jakby pobranie tych wszystkich danych najbardziej aktualnych i wrzucenie jego do nowego systemu PDMPLM, no może utracić nam pewne informacje. Więc my tutaj pozycjonujemy na dzień dzisiejszy UpChaina jako rozwiązanie dla firm z wieloma różnymi oprogramowaniami po stronie CAD-owskimi i za chwilkę też będzie takie małe porównanie do czego moglibyśmy to przyrównać. Jak wygląda interfejs? No tutaj Autodesk i PTC no patrzyli w miarę równo na te rozwiązania i każdy sobie no przeglądał te informacje, jak na przykład lista materiałów, ukrywanie danych elementów, komponentów części czy wielobryłowych, jak również przechowywanie wszystkich informacji, tak zwanych atrybutów iProperties z Inventora czy SolidWorks. Mamy oczywiście też aktywne zarządzanie przekrojami, możliwość tworzenia markupów w takich rozwiązaniach. Ja może tylko troszkę przewinę, bo z chęcią Państwu troszkę dłużej o tym poopowiadał, ale jak patrzę na czas, to niewiele nam go zostaje. I w skrócie, oprócz markupów, tworzenia właśnie własnych opisów, te wszystkie dane synchronizują się od razu do aplikacji CAD-owskich, czyli opisanie change request na przykład dla danego zapytania części czy informacji opisujemy jako investigation request, czyli prośba o omówienie danego elementu, ale jeszcze bez faktycznej zmiany w modelu. Czyli najpierw prowadzimy po prostu luźną dyskusję w naszym systemie o to, czy warto będzie taki element poprawić, ewentualnie co zmieniamy. Kolejnym takim wyższym punktem nie jest investigation request, tylko change request, faktyczna prośba o zmianę w danym elemencie naszego systemu. No i czy takie podejście do zarządzania danymi procesami jest trafne? No wydaje się, że w przyszłości i nawet już teraz jest, ponieważ mamy dużo szybsze uruchomienie takiego systemu, mamy od razu połączenie dwóch dużych takich danych, czyli zarządzanie plikami i zarządzanie zmianą i rozwojem tego produktu, no i integrację z różnymi systemami, o których wspominałem. No i czy da się jakoś łączyć, spinać to wszystko w całość? No tutaj jest przedstawiona część po stronie zalogowanego użytkownika w inwentorze. I tutaj, tak jak mówię, no nie mieszamy już systemów, czyli no wchodząc w UpChaina, no nie łączymy, nie przechowujemy tych danych na plikach projektu voltowych, czyli jest to po prostu plik projektu pojedynczego użytkownika i za pomocą cache'owania tych informacji one są przechowywane częściowo na dysku i automatycznie co jakiś czas jest sprawdzana aktualizacja wersji po stronie chmury. Tutaj ten BOM elektryczny, mechaniczny jest również powiązany bezpośrednio w wstążce, czyli ta natywna integracja z inwentorem daje możliwość na przykład wypisywania, czyli brania na checkout konkretnych zespołów czy pojedynczych części, no i daje nam również możliwość połączenia tutaj list materiałowych z różnych branż. Wszystkie rzeczy, które odbywają się w tle, typu generowanie jakichś podglądów, ikon, aktualizacja właściwości, properties, również odbywa się w serwisach chmurowych. No i do każdego elementu mamy też przypisane itemy, czyli tak zwane wiersze jakby w Excelu, czyli jeśli element, no podejmujemy tutaj próbę zwolnienia takiego elementu do systemu ERP, no to możemy utworzyć taki item i zablokować taki element, czyli zlecić wydanie produkcyjne takiego elementu. Opisujemy, kategoryzujemy sobie to i wprowadzamy po prostu te dane, uzupełniając nasz item, czyli coś podobnego, co kojarzą Państwo z Vault Item Mastera, czyli z systemu, który nam fajnie zarządza listami w Autodesku. Przejdziemy jeszcze troszkę dalej. Dostęp do tych elementów, filtrowanie czy zarządzanie listą materiałową, potem tak w pełni odbywa się po stronie przeglądarki. Więc tutaj customizacja kolumn oczywiście jest dostępna, ikonki o statusie aktualności tego projektu jak najbardziej są dostępne. System również daje możliwość pracy współbieżnej dla konstruktorów, czyli no, użytkownicy działów konstrukcyjnych mogą pracować na podzespołach danego zespołu 3D, więc nie ma konfliktu pracy na jednym dużym zespole, gdzie każdy wykonuje jakąś część inną danego projektu. Wszystkie pliki, tak jak Państwo widzicie po prawej stronie, generatorów zewnętrznych są podłączane również jako załączniki, więc czy stepy, czy IGESy, czy PDFy, czy płaskie DXF-y konstrukcji blachowych również są dostępne. W temacie tutaj systemu jest troszkę jeszcze więcej w zakresie zarządzania projektem, czyli
jakby ta charakterystyka PLM-a bardziej pokazuje nam status opublikowanych dokumentów z danego zadania, daje nam możliwość zweryfikowania, czy wszystkie elementy zostały przypisane, jaka część itemów, czyli list BOM-ów została już zapisana, więc system ma no taki fajny i przejrzysty dostęp do klasycznych układu struktury drzewa, czyli mamy tutaj na przykład jakość, mamy sprzedaż, marketing, mamy specyfikacje, no i wszystkie te dane są tak naprawdę skompletowane i dostępne dla wszystkich w jednym miejscu. Czy możemy też na przykład wspomóc sobie generowanie jakichś list czy materiałowych elementów w dokumencie online? I tutaj proszę zobaczyć, że mamy otwarty edytor dokumentu Wordowego, który jest w stanie utworzyć investigation request pod to i poprosić wniosek o na przykład uzupełnienie elementów właśnie z tych danych BOM-u, tak? Czyli tutaj mówimy o tym na przykład o podmianie jakiegoś elementu montażowego. No i później następne zadanie, tutaj widzimy w statusach in progress, czyli dana osoba dostaje notyfikację, że ten element jest otwarty, no i jesteśmy w trakcie harmonogramu opracowywania zmian na danym projekcie, więc tutaj nie musimy stosować dodatkowo MS Projecta czy jakichś innych rozwiązań takich do trackowania zmian. To trackowanie zmian i projektu jest widoczne bezpośrednio w systemie. No i oczywiście też fajna rzecz, już tak troszkę na szybko, czyli uzupełnianie informacji, czyli oprócz wtyczki do produktów CAD-owych jest wtyczka do Excela i Worda i możemy dane elementów tutaj wstawiać sobie jako pojedyncze rzuty, więc to też jakby przyspiesza i tworzenie specyfikacji dokumentów technicznych oraz list materiałowych, które możemy zaczytywać z BOM-ów, które tutaj no, są różnego poziomu. Tak? I oczywiście wybieramy sobie, listujemy iPropertiesy, które dla nas są kluczowe w przypadku użycia tego systemu. No i ten element wstawia na po prostu gotową listę części bezpośrednio zaktualizowanych. No jeszcze słówko może o dostępie, o tym, czy możemy wypisywać pliki. Oczywiście możemy dawać na checkout, możemy robić generatory folderów ulubionych, możemy dawać informacje dla innych osób, że my pracujemy w danym momencie na konkretnej części czy zespole. No i oczywiście tutaj oprócz klasycznego BOM-a mamy również BOM w pełni chmurowy. Ok, będę chyba powoli zmierzał do końca, bo widzę, że czas nam nie sprzyja. I ogólnie tak w skrócie zarządzanie zmianą jest bardzo fajnie połączone, nie tylko są change ordery, tak jak w systemach voltowych, jest również investigation request and change notice, czyli informacje o tym na przykład, że dany BOM się zmienił i chcemy tą informację wyrzucić na zewnątrz, czyli dostawca lub firma, od którego my zamawiamy taki materiał, chcemy, żeby była poinformowana tutaj o tej zmianie w listach materiałowych lub ewentualnie kolizję z systemem ERP, czyli jeśli system ERP wykryje, że takich elementów nam brakuje, to taki element jest w stanie zweryfikować, że no, prośba czy wniosek o zmianę elementu, ponieważ w systemie ERP czegoś takiego nie mamy, więc albo zamawiamy, albo po prostu podmieniamy lub tworzymy ten element na własną rękę. I oczywiście te diagramy są tworzone w sposób uproszczony, jest to całkiem taka spójna i fajna koncepcja. Zmierzając powoli do końca, program wdrażania takiego rozwiązania no, dotyczy klasycznych większości wdrażania systemów tego typu, czyli customizujemy to, dopasowujemy interfejsy, robimy konfigurację pomiędzy systemami klasy CAD-owej, migrujemy część danych projektów, które Państwo uważają, że chcą przenieść do aktualnego systemu, tworzymy szkolenie, wsparcie, później takie SLA po etapie zakończenia takiego projektu. Więc korzyści, no to oczywiście mówimy tutaj o skróceniu czasu takiego wdrożenia, zwiększeniu współczynnika zwrotu z inwestycji, no i bardziej mierzalnych i przewidywalnych efektów, które po prostu są widoczne szybciej dla konstruktorów i dla osób w działach. No i czy warto w to wchodzić, jakie są różnice? No i tutaj po prostu będzie dla Państwa udostępniona też ta prezentacja, więc będzie można sobie samemu odpowiedzieć na te pytania, czy wchodzimy w Volta i wtyczkę PLM-ową, która łączy nam z Fusion Manage, czy tak naprawdę no, będziemy wchodzić tylko wyłącznie w AppChaina i natywne aplikacje CAD-owskie. No i tu widzimy te różnice. No, AppChain jest tylko i wyłącznie chmurowym rozwiązaniem, nie replikujemy tych baz, nie ma takiej jakby potrzeby i możliwości. Dostęp jest tylko przez przeglądarkę i przez wtyczki. No i ogólnie jest dedykowany dla branż z różnych rozwiązań CAD-owych i bazuje jego rozszerzenia nie na wtyczkach, nie na dodatkowych aplikacjach, tylko po prostu na projekcie i na tak zwanym REST API, czyli przeglądarkowej wersji tworzenia na przykład schematów numerowania
w takim systemie. Dla porównania, to był punkt dotyczący rozwiązań autodeskowych w zakresie Fusion 360 Manage i Vault PLM, więc to jest ten łącznik, czyli bazujemy tutaj na tle na itemach. W przypadku Upchaina zmieniamy trochę tą koncepcję i bardziej jesteśmy po stronie CAD-owej, bardziej jakby działamy po stronie takich projektów inżynieryjnych, a cała reszta systemu jest po prostu już jednym spójnym miejscem przechowywania systemu. No i to też będzie dla Państwa dyskusji, kiedy i czy jakie rozwiązanie wybrać do spójnego zarządzania danymi inżynierii w firmie. Więc jeśli mamy potrzebę używania Fusion, podoba nam się ta wersja Manage do zarządzania, to wchodzimy oczywiście w to. Jeśli mamy różne kady, raczej wybieramy Upchaina. W przypadku, gdy pracujemy na repozytorium lokalnym, no to wtedy musimy wybrać Vault PLM z częściową synchronizacją do chmury. No jeśli rozpoczynamy pracę z PLM, to mamy tutaj wybór tak lub nie, w zależności od tego, czy ma być Vault w chmurze, czy taki Vault ma być serwerem lokalnym. My takie wdrożenie robiliśmy, czyli mamy już kilkanaście klientów w Polsce, którzy wdrażają rozwiązanie Vaultowe do chmury, czyli po prostu instalujemy na repozytoriach dużych firm, na przykład OVH, Beyond czy Atman, taki serwer w tle, generujemy po prostu SSL certyfikat dostępu i Vault oczywiście właśnie może być i takim rozwiązaniem, i takim. Więc troszkę więcej rzeczy będzie w materiałach dostępnych po prezentacji, będzie można się przejrzeć o tym, jak my dostarczaliśmy, czy dostarczamy cały czas usprawnienia w pracy współbieżnej między różnymi zespołami. Więc jeśli chodzi o moją część prezentacji, bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie. Jeśli są jakieś pytania do nas, to oczywiście zachęcamy na odpowiedź teraz lub kontakt też po tym spotkaniu. Ja pytań żadnych nie widzę, ale zaczekamy chwilę, może się jeszcze pojawią. Oczywiście, czekamy. A w międzyczasie dzięki za przeprowadzenie prezentacji. Oba tematy połączone i bardzo, bardzo ciekawe, szczególnie ciekawe te wasze bezpośrednio przez was proponowane systemy zarządzania plikami. Ja jeszcze w stosunku do naszych oglądających mam prośbę, że wysłałem na czacie link do ankiety, która jest takim feedbackiem po tym webinarium i w miarę możliwości prosiłbym o wypełnienie. To nie zajmie dłużej, myślę, niż 2 minuty, więc nie jest to jakieś bardzo złożone odpytka z wiedzy, tylko po prostu taki krótki feedback. No a Wam, Maciek i Michał, dziękuję bardzo za wzięcie udziału w naszym projekcie spotkań z ekspertem. Dziękuję za przygotowanie prezentacji. To my dziękujemy również za umożliwienie takiej możliwości przedstawienia tych naszych rozwiązań troszkę szerzej, więc jeśli ktokolwiek z Państwa będzie chciał, to te kontakty do nas będą gdzieś wysyłane w korespondencji po spotkaniu. Tak, tak jest. Ja jeszcze przypomnę, że wszyscy, którzy się zarejestrowali na webinaria, będą mieli później dostęp do nagrań z całego cyklu tych webinariów. No a mi pozostaje jedynie zaprosić na jutro na godzinę 11:00. Na kolejne spotkanie z cyklu spotkań z ekspertem. Już jutro tematem prezentacji będą współczesne metody wydajnego projektowania z Autodesk Inventor, a prezentować będzie Łukasz Badowski z firmy Man and Machine Software. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim bardzo za obecność, no i do zobaczenia jutro. Dziękujemy. Dziękujemy.